W polskiej piłce nożnej działacze i trenerzy są coraz bardziej świadomi tego, że sukcesów wśród seniorów nie będzie bez dobrej pracy z najmłodszymi adeptami tej dyscypliny sportu. Temu pewnie przypisać trzeba wysyp szkółek piłkarskich dla dzieci. W Bolesławcu przynajmniej w 4 klubach prowadzi się z nimi pracę. A te dzieci, jak widać, mają motywację do treningów i gry. Dlaczego chcesz grać w piłkę nożną? No bo mi się bardzo podoba. A co najbardziej w piłce nożnej ci się podoba? Jak się strzela bramki i się cieszy, że drużyna może wygrać. A często udaje ci się strzelić bramkę? O, bardzo często. A na jakiej pozycji grasz? Na której najbardziej lubisz grać? Napastnik. A to właśnie kolega wcześniej powiedział, że jesteś napastnikiem i najbardziej lubi strzelać gola, ty? Też. A dużo, często ci się zdarza strzelać bramki? Już mam 29. Futbol Academy to ogólnopolska sieć szkółek piłkarskich dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W Bolesławcu działa dopiero od kilku miesięcy. Jest to sieć, która na co dzień współpracuje z Boltonem, Lechem Poznań, zarówno od strony szkoleniowej, jak i organizacyjnej, więc wszelkie wzorce czerpiemy, można powiedzieć, od najlepszych, zarówno z zagranicy, czyli piłka nożna angielska, jej system szkolenia i jej system organizacyjny, jak również Lech Poznań, który też jest wiodącym klubem w Polsce od strony i organizacyjnej, i szkoleniowej. Spośród klubów zagranicznych, które są wzorem dla szkółki, jest Ajax Amsterdam. Treningi z najmłodszymi dziećmi to wyjątkowa sprawa. Oprócz elementów typowo piłkarskich, musi tu być też wiele ogólnosportowych ćwiczeń i sporo zabawy. A jedną z podstaw szkółki jest wychowywanie. Stawiamy na wspaniałą zabawę i zarażanie pasją do piłki nożnej dzieci już od 4 do 12 lat, więc zaczynając od tych najmłodszych, tu jest duża praca, żeby naprawdę pokazać im, na czym polega piłka nożna, w jaki sposób po prostu kochać tą piłkę nożną, no i interesować się nią, także to jest bardzo ważna rzecz. Stawiamy na wychowanie, więc to nie jest tylko trening czysto fizyczny, jest dużo wychowania dzieci, także to są takie bardzo ważne, istotne elementy. A chłopcy mają już określone wzorce dla swoich piłkarskich karier. Wiedzą, co się dzieje w świecie piłkarskim i mają swoich idoli. Ronaldo i Torresa. A chciałbyś też tak jak oni, tak zawodowo grać? Mhm. Ronaldo i Messi. A z polskich zawodników jest ktoś? Lewandowski. Szkółka działa na razie niewiele czasu, ale planuje się, że już niedługo drużyny Żaków i Orlików będą mogły wziąć udział w turniejach, by porównać swoje umiejętności z innymi. Może warto też pomyśleć o turniejach, w których mogłyby wziąć udział wszystkie miejscowe szkółki.